Powiecie, idiota. Odbiornik całkowicie jest rozmontowany, słuchajcie. Tu jest tak, skala. Tu jest ten bar graf i wzmacniacz audio. Tutaj trzeba poprostować te radiatory. Tu już odbiornik dostaje ekrany. Słuchajcie. Do tego będzie głośnik, akumulator Lion, kij i ładowarka do Lionków. Cały panel będzie zmieniony całkowicie inaczej. No, będzie ta skala właśnie cyfrowa zamontowana. Tu będzie gałka od strojenia. Obok będzie precyzer, mniejsza gałeczka. Taka tego typu do strojenia. Teraz tak, tutaj będzie wszystko jednolite, takie bez otworów. Będą nadruki na tym ładne, na panelu, tylko że nie na tym, a na wytnę nowy. Będzie tak, S-meter tu gdzieś z boku zamontowany. A teraz tak się zastanawiam, bo musi być wolumę, RF gain, czyli skrót do anteny, do dopasowanie po prostu skrótu mocy, bo czasami jest za silna, za silny sygnał i aż wchodzi na przester. Dodatkowo będzie jeszcze jedno pokrętło do ustalenia BFO, czyli po prostu LSB, USB. W lewo LSB, w prawo USB, czyli dostroimy BFO. Też varicapem. Też będziemy tutaj varicap. Ja to uwzględnię później na schemacie. Ten kondensator będzie dostrojony od spodu, tutaj dorzucę do niego, o tutaj w tym miejscu jak jest ten kondensator, dorzucę do niego diody varicapowe i wszystko będzie na varicapach. Czyli jak pokręcimy, to na pewno nic nie usłyszymy. Jak się ustawimy wszystko na pozycję 0, to będzie idealnie zestrojone. Zawsze to jakieś tam większe urozmaicenie, słuchajcie. Większe możliwości. Będziemy mogli sobie z BFO przejść na AM. A być może, że dostanie jeszcze tu od samego spodu takie przełączniczki zakresów, że zrobimy sobie dodatkowo zakresy. To nie są polskie ISO-staty, się nie martwcie. To są niemieckie bodajże. Trzasków nie będzie. Ale tak się jeszcze się zastanawiam nad tymi zakresami. Odbiorniczek zagrał, warto jest doinwestować. Właśnie. Alps. 12,5 obrota. 100 kOhm liniowy. Cena 85 zł netto. Pozdrawiam.